Ostatni weekend sierpnia na osiedlu Borek Wielki w Sędziszowie Małopolskim zapowiada się niezwykle obiecująco, gdyż parafia Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej przygotowuje piknik parafialny, który ma na celu nie tylko integrację lokalnej społeczności, ale także wsparcie remontu świątyni. To wydarzenie ma stanowić symbol jedności i wspólnej pracy dla dobra wspólnoty, co potwierdza ksiądz Dariusz Misiołek, administrator parafii. Mamy dużo do zrobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o remont kościoła, kwestia ocieplenia, wymiany okien i tak dalej. No ale żeby te cele osiągnąć, no to wiadomo, trzeba ludzi, którzy razem będą pracować. I mówiąc szczerze, takim pierwszym celem naszego pikniku jest integracja naszych parafian, abyśmy wspólnie przygotowywali, pracowali, ale też się i bawili. Na pikniku parafialnym przy kościele 27 sierpnia zaplanowano wiele atrakcji dla całej rodziny. Na stoiskach będzie serwowane pyszne jedzenie, przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Dla najmłodszych przewidziano gry, zabawy oraz zjeżdżalnie. Nie zabraknie również programu artystycznego, w którym wezmą udział zarówno lokalni artyści, jak i znani wykonawcy, m.in. zespół mażoretki Anturia ze Skrzyszowa, czy uczniowie szkoły muzycznej Yamaha z Robczyc. Całość rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11. Nie można zapomnieć o ważnym celu pikniku – wsparciu remontu kościoła. Ksiądz Dariusz Misiołek mówi, co jest obecnie najbardziej potrzebne. Uczestnicy pikniku będą mieli możliwość wsparcia finansowego tego zadania. Koniecznie musimy kościół docieplić, ponieważ rachunki za gaz były ekstremalnie wysokie i jako wspólnota parafii nie jesteśmy w stanie takich rachunków po prostu opłacać. Dlatego jest projekt też dofinansowania, docieplenia kościoła, wymiany okien, wymiany drzwi i no i potrzeba środków, żeby to się dokonało. Mamy nadzieję w tym roku. Dzień wcześniej, w sobotę 26 sierpnia o 18 w świątyni na osiedlu Borek Wielki zaplanowano wydarzenie dla młodzieży. Wieczór uwielbienia, przygotowany przez Ruch Czystych Serc, który będzie miał za zadanie inspirować młodzież do życia według ideałów Ewangelii. Na pewno będzie wiele dobrych doświadczeń muzyki, którą młodzież bardzo lubi słuchać, świadectwa, także na to wydarzenie również wszystkich zapraszamy. Organizatorami wydarzenia są parafia Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej oraz Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego oraz wójt gminy Ostrów. Piknik parafialny ma być wyjątkowym dniem, pełnym radości, integracji oraz wspólnego działania dla dobra wspólnoty.